Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta Olsztyn, gdyż wiem, że to miasto potrzebuje ludzi ambitnych, zaangażowanych i walczących o dobro tego miasta. Nazywam się Anna Malwina Kamelska-Sadowska i chcę być Twoim głosem w Radzie Miasta. Jestem adiunktem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezesem Stowarzyszenia Rozwój i Nauka oraz członkiem Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Olsztynie. Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych, współpracowałam z dużą grupą seniorów, współpracowałam z osobami po mastektomii. Dlatego też wiem, że te osoby, czy też osoby niepełnosprawne, dzieci, są to grupy, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. Te grupy będę wspierać w Radzie Miasta. Jestem zaangażowana, ambitna, kompetentna i działająca. Działam na rzecz naszej społeczności od lat i mam jasną wizję rozwoju naszego miasta. Jako kandydatka na radną będę poruszać wiele istotnych kwestii związanych ze zdrowiem publicznym i opieką zdrowotną w lokalnej społeczności, w tym również w porozumieniu z uczelniami, szpitalami oraz klinikami, m.in. Kliniką Długowieczności. Gdy mnie wybierzesz, na pewno zadbam o Twoje zdrowie. Wiem, że zdrowie mieszkańców jest bardzo istotne, jest to moim priorytetem. Wiem, że mam pełną wiedzę i doświadczenie, żeby Wam pomóc w tej kwestii. Jako wieloletni pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie planuję swoje działania skierować ku profilaktyce zdrowotnej najmłodszych mieszkańców Olsztyna, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Tworzone bowiem będą badania przesiewowe w zakresie dysfunkcji w obrębie postawy ciała oraz wykrywaniu innych zaburzeń wieku rozwojowego. Priorytetem w moim życiu jest szacunek i akceptacja. Spraw, by Twoje problemy stały się moim priorytetem.